Obiecaliśmy piątkowe spotkania z mediacjami i słowa staramy się dotrzymywać. Też mówiliśmy, że to w zasadzie będą piątki. Czasami będą, czasami nas nie będzie. Dzisiaj jesteśmy. Agnieszka Hibner, psycholog, seksuolog, terapeuta, no i mediator. I Jakub Kulik, psycholog, prawnik, też mediator. Mediatorzy stali przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W pierwszej audycji, w pierwszym spotkaniu mówiliśmy o mediacjach w ogóle, tak? Trochę przypominając, czym są mediacje, trochę wprowadzając w temat i trochę w tym wprowadzaniu zostajemy, bo dzisiaj powiemy o zasadach mediacji. Taki jest plan. Taki jest plan. Tak, taki jest plan porozmawiać i też powiedzieć o tym, jakie zasady są na mediacji, jakie obowiązują. I co te zasady tak naprawdę znaczą? I co nam dają? Po co są zasady? No, zasady są po to, żeby mediacje były w jakiś sposób poukładane. Żeby były poukładane, ale żeby dawały tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa stronom, bo te zasady to między innymi dobrowolność. To jedna z takich głównych zasad mediacji. Jak rozumiemy tą dobrowolność? Ona jest właściwie na każdym etapie tej mediacji, czyli od wyboru mediatora, po sam udział stron w mediacji, i również to, jak ta mediacja ma się zakończyć, czyli na każdym etapie my weryfikujemy te oczekiwania klientów i to rozumienie mediacji przez naszych klientów pod kątem dobrowolności, czyli dopytujemy, czy faktycznie robią to z własnej woli, czy to jest dobrowolne, czy to, że są na tej mediacji jest dobrowolne, czy zgadzają się na wybór mediatora zgodnie, bo mediacja ma polegać na tym, że te strony są równe. A jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś wybiera mediację, chociaż do końca nie jest przekonany, ale argumentacja na przykład sądu, że to jest szybsze, że to jest mniej kosztowne, że tak naprawdę przynosi mniej szkód, także emocjonalnych, jakoś przemawia, ale jest opór. Czy to jest dobrowolność? To, o to zawsze pytamy na samym początku, czyli żebyśmy nie mieli tego konfliktu motywacji u tych naszych klientów. Zawsze pytamy, dlaczego pan tu jest? Czy pan tu chce być w ogóle? Czy pani chce tu być? No tak, to wtedy trzeba się zastanowić faktycznie, czy jest pan tu dobrowolnie. To może warto wrócić do domu, zastanowić się nad tym i wrócić do nas wtedy, kiedy pan będzie o tym przekonany, że chce pan tego rozwiązania, że chce pan skorzystać z tego wsparcia w taki sposób. A czy w takiej rozmowie, w tej pierwszej rozmowie, w której pada pytanie, czy to jest dobrowolne, jeżeli ktoś się zastanawia właśnie i tak trochę sam widzi, że nie wie, czy to jest jego decyzja, czy ktoś na niego wpłynął, ale być może ma ochotę sięgnąć, czy zdarza się, że w tej rozmowie coś się rozjaśni i ktoś mówi, okej, ja tak nie bardzo wiedziałem, po co przychodzę i czy ze swojej woli, ale zostaję. No, ważne, że już przyszedł. Że pierwszy krok jest, tak? Proszę pamiętać o tym, że nikt nie może nas zmusić do tego, żeby przystąpić do mediacji. Ani sąd, ani żona, ani mąż, ani nikt inny. Więc samo to, że ta osoba przyszła, to już jest pierwszy krok do tego, żeby od czegoś zacząć. Bardzo często strony nie wiedzą, na czym ta mediacja polega. Co się będzie tu działo? Z czym to się je? Czyli coś dzwoni, ale nie wiadomo dokładnie, w którym kościele. I to tutaj może być ten opór i to pytanie o dobrowolność przed wyjaśnieniem, na czym polega mediacja, co będziemy tutaj robić, o tych wszystkich zasadach, które obowiązują na mediacji, o uprawnieniach stron. Ona faktycznie rozjaśnia i ona może dać takie poczucie pewności tej decyzji, czyli ten nasz klient będzie w stanie podjąć tą decyzję ostatecznie i powiedzieć, aha, rozumiem, no tak, to ja faktycznie tego chcę, to ja teraz już rozumiem i to będzie ten element dobrowolności w tym wszystkim. Przy czym też musimy powiedzieć o kolejnej zasadzie, czyli akceptowalność. Czyli akceptowalność dotyczy się też mediatora. To jest kolejny element, czyli dość, że strona przychodzi do nas i jakby z chęcią mediacji, to jeszcze musi zaakceptować nas w roli mediatora. Przecież nie każdy mediator będzie mu pasował, nie każdy będzie, każdy mu będzie po drodze, więc tą akceptowalność też jest jako zasada mediacji. Tych zasad takich głównych jest 5. Czyli poufność, dobrowolność, akceptowalność, neutralność i bezstronność. Trochę o tym mówiliśmy podczas pierwszego spotkania. Ta poufność, myślę, też jest, tutaj jest kluczowa. Ktoś, kto przychodzi po mediację,
musi, i tutaj chyba to słowo jest właściwe, chociaż nie lubię go używać, musi czuć się bezpiecznie. Tak, to jest to budowanie tego poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Rzeczywiście na mediacji, podczas mediacji obowiązuje nas rzeczywiście poufność, ale poufność co do rzeczy, które są mówione na mediacji, co się dzieje. My też, jeżeli są te spotkania indywidualne, o których wspominaliśmy tydzień temu, to też nie przekazujemy informacji spotkań indywidualnych drugiej stronie. Właśnie po to, żeby... To też jest ta poufność. Czyli my się zobowiązujemy, trochę się kontraktujemy z tymi naszymi klientami, że możesz nam o tym opowiedzieć, bo to nie wyjdzie spoza tego pokoju, chyba że nas upoważnisz do tego, albo poprosisz, żebyśmy jakąś część tych informacji przekazali drugiej stronie. Ta poufność to nie tylko slogan, bo to tak naprawdę gwarancja prawna objęta przepisami, to już przepisy... Czyli wam nie wolno po prostu naruszyć tej zasady. Tak, nie wolno i ona nas też obowiązuje w takim znaczeniu, że na przykład mediatorzy nie mogą być przesłuchiwani w sprawach cywilnych, chyba że obie strony zgodzą się na to i zwolnią mediatora. Obie strony. Obie strony. Jedna się zgodzi, absolutnie nie, muszą być to, tu zgoda. To się nie wydarzy. Nie wydarzy zgoda obydwu stron na to, żeby mediator mógł być przesłuchany co do okoliczności, o których wiedzę powziął w toku takiej mediacji. W sprawach karnych jest bardzo wąski katalog przestępstw, co do których możemy być przesłuchani, ale są to bardzo poważne przestępstwa, zbrodni zabójstwa na przykład, czy też działania przeciwko Rzeczpospolitej, albo zamachu na głowę państwa, wtedy no, nie obowiązuje ta tajemnica, ale już w pozostałych sprawach i co do pozostałych czynów jesteśmy objęci tajemnicą i tutaj tak nie może nas sąd zwolnić z tej tajemnicy, nie możemy być przesłuchani co do informacji, jakie otrzymaliśmy na mediacji. Gdyby się tak zdarzyło, że sprawa pomimo mediacji, czy prób mediacji trafiła do sądu, mówimy tak, o takich okolicznościach. Nawet gdyby nas sąd zaprosił na, w charakterze świadka, to pierwszą rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to bardzo mi przykro, obowiązuje mnie tajemnica zaproszenia. Zgodnie z artykułem takim, a takim i niestety nie mogę zeznawać w charakterze świadka. A zdarzało się tak, że sąd prosi, trochę nie wiem, nie wiedząc, chociaż nie wiem, czy to możliwe, ale... W mojej karierze się to nie zdarzyło. No, czyli wiedza jest, ta neutralność, też trochę o tym już wspominaliśmy, ale to jest też ważny temat. No, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. Wy też jesteście ludźmi, tak, i spotykacie się z konkretną sprawą, prawda? A zatem ta dobrowolność, akceptacja mediatora to jest jedno i jakoś mocno z tym takie zaufanie do neutralności osoby, z którą rozmawiam, jakoś mi się wiąże, czy nie wiem, czy dobrze. Myślę, że to się wiąże też właśnie z neutralnością i bezstronnością. W sumie te dwie zasady są bardzo ważne, czyli ta bezstronność, czyli my nie opowiadamy się po żadnej ze stron, jesteśmy neutralni właśnie w tym i też informacja jest bardzo ważna taka, że jeżeli nawet mediator dowie się o jakichś rzeczach z mediacji, to nie może ich wykorzystać do własnych celów na przykład. Na przykład? Tak myślę, co to by mogło być za... No nie może czerpać korzyści z informacji, które rozumiem. Powziął, czyli jeżeli mamy jakieś mediacje na przykład majątkowe, to nie może wykorzystywać położenia stron, czy tego, że na przykład no, jakaś strona chciałaby się, no nie wiem, przykładowo pozbyć majątku w toku tej mediacji, w toku postępowania mediacyjnego, na przykład o podział tego majątku, no to mediator nie może stać się nagle klientem, który będzie tą nieruchomość kupował od tej strony. Bo my wiemy na przykład, jaka jest cena, za którą chcieliby sprzedać, minimalna i moglibyśmy to wykorzystać, tak, żeby wzbogacić się. No nie, to jest tak, że mediator nie może. No to też jest ważne i to też jest o bezpieczeństwie osoby, która po mediację przychodzi. A jeszcze dopytam o tę akceptację mediatora, no bo jeżeli przychodzi klient, czy dwie strony przychodzą, tak, chcą mediować, w jakiś sposób się na przykład o was dowiedzieli, tak, czy o innych mediatorach. No ale co innego wiedzieć od kogoś, czy ze strony internetowej, to też mówiliście o tym, że dobrze jest sprawdzać listy mediatorów, które przy sądach takie są, tak? To dobrze jest zweryfikować. Ale to jest jedna rzecz. A druga to jest już osobisty kontakt. Ile potrzeba takich spotkań? Czy to już po jednym spotkaniu i ktoś, kto do was przychodzi i wy wiecie, że ta mediacja w jakiś sposób ma szansę na powodzenie, że te osoby zostają u was? Jak to wygląda? Czy potrzeba dwóch spotkań? Myślę sobie, że ze względu na to, że jesteśmy mediatorami, to my cały czas wierzymy.
Wierzymy w to, że... Wiedziałam, że mediacje z wiarą się łączą, a jednak. Ale tak, dużo wiary i nadziei, bym powiedziała. I rzeczywiście jest tak, że po tych spotkaniach indywidualnych z klientami już wiemy, w jakim kierunku klienci idą, jak dużo jest, mają punktów wspólnych, ile mają rozbieżności. Ale nawet jeżeli to są zupełnie dwa przeciwstawne kierunki strony, to jakby nie poddajemy się. To tu wątpimy. To tu znowu wątpimy. Tutaj Jakub się odezwał. A wątpimy. Agnieszka wierzy, Kuba wątpi. Ale wątpimy. Ale jest jakiś tam ja dokończę myśl, balans, bo to powiem, w co wątpimy. W hasło, z którym przychodzą wszyscy właściwie klienci, to się na pewno nie uda. A, czyli odwracasz tutaj odwracam myślenie trochę o wątpieniu. Tak jest, tak jest. Czyli wątpimy w to, że się nie uda. Wchodzi Smurf Maruta, wychodzi. Ważne, jak mi przyszedł do głowy, ale to chyba nie o niego chodzi. Myślę sobie o tym, że przychodzą strony i czasami właśnie jak nie ma jeszcze tego zaufania, te pierwsze słowa, to strony mówią o różnych rzeczach, które by sobie marzyły, wymarzyły z takim zastanowieniem, czy ten mediator nie przekaże tej informacji dalej, więc zaczynają z dużo wysokiego C. To zaufanie troszkę, trochę tak. A później z biegiem minut, które poświęcamy na to spotkanie, strony się rozluźniają, jednak to zaufanie przychodzi i możemy pracować. O tej neutralności jeszcze jedno słowo. Tutaj bardzo ciekawy zawsze wątek, kiedy mamy do czynienia z mediacją, w której jesteśmy razem, to właściwie 90% takich przypadków i jest taka myśl wśród pań, że to z panią mediator to będzie trochę łatwiej i nastąpi takie przekonanie pani co do swoich racji, a znowu mężczyźni ze mną. No i jest to pewne takie rozczarowanie u tych klientów, kiedy okazuje się, że ta neutralność u nas jest jednak ponad wszystko i właściwie nie ma to znaczenia, czy jest tutaj kobieta, czy mężczyzna po drugiej stronie, bo my tego po prostu nie oceniamy. I to jest chyba klucz tego wszystkiego, czyli my nie oceniamy tych postępowań, które miały miejsce. Nie, mówiąc brzydko, nie grzebiemy w tej przeszłości, staramy się skupić uwagę naszych drogich klientów na tym, co do przodu i co należy zrobić, żeby pójść z tym wszystkim do przodu, a nie stać w miejscu. To jest ważne, co powiedziałeś, bo uważam, że to trzeba podkreślić, że mediatorzy pracują na tym, co na przyszłość. Jeżeli są jakieś sprawy niezałatwione, trudne z przeszłości, czasami warto o tym wspomnieć, czasami potrzeba o tym porozmawiać. Podpowiedzieć terapię być może? Ale dokładnie, to jest raczej miejsce na terapię, a nie na mediację. To też o tym wspominaliście, że współpracujecie, że proponujecie, to oczywiście jest tylko podpowiedź dla tych, którzy zmagają się trochę ze sobą. Ja często rekomenduję. O, piękne słowo. Mediacja tak naprawdę opiekuje tylko wąski wycinek problemu, który najczęściej jest szerszy, sięgający często relacji rodzinnych dawno, dawno temu, a tego w mediacji się po prostu nie da przepracować, bo to nie ta konwencja. Ale to może być punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle trochę uporządkować życie żeby i ruszyć do przodu. Uświadomić potrzebę w tym zakresie. To ja to tak jeszcze ostatnie pytanie podpytam, na ile taki trening uważności na tę neutralność i uważności w kierunku drugiego człowieka, na ile się przekłada na wasze prywatne życie? Czy to pomaga? Myślę sobie, że ja jestem osobą bardzo uważną. Tak myślę o sobie. Trzeba by zapytać moich bliskich, rodzinę. Kuba, może ciebie? Tak. Tym optymistycznym akcentem Kuba się nie zdążył wypowiedzieć. Zgadzam się. Zgadzam się, tak. Kończymy tak, to uważność towarzyszy, ale no nie, tak. Nie może, tak jak dentysta sam sobie zębów nie leczy, tak my czasami też potrzebujemy mediacji, ale w takim znaczeniu superwizyjnym, czyli na przykład odbić myśli tutaj z koleżanką, żeby zrozumieć, że może swoje postępowanie nie jest do końca prawidłowe. No, macie to pod ręką. Mamy pod ręką. Tak, uważność mamy, i czujność. Dziękuję. Ale i zaufanie do siebie. Dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiaj. Agnieszka Hibner i Jakub Kulik. Dziękuję państwa bardzo. I moimi gośćmi byli i będą jeszcze.